Radku, chciałam jeszcze spytać o Twoją spółkę, o Wabun, bo niedawno widzieliśmy się właśnie, kiedy wchodziliście na giełdę. Jak ona się ma? Bo pojawiło się dużo informacji i tak naprawdę nie wiadomo, czemu wierzyć, więc pytam u źródła. Nie no, pojawiliśmy się na giełdzie i te nasze akcje poszły w górę, ale giełda jest bardzo nieprzewidywalna i to jest normalne, że jest raz na górze, raz na dole. To najlepsze firmy i wszyscy, którzy wchodzą na giełdę, muszą mieć świadomość, że to nie jest tak, że wchodząc na giełdę jesteś nastawiony tylko i wyłącznie na to, że Twoje akcje będą cały czas szybowały w górę, więc to jest zupełnie, i to było przewidywalne. My też liczyliśmy się z tym, tylko że czym większego pułapu startujesz, tym zawsze później ta sinusoida jest bardziej łagodna, ale my cały czas nastawiamy się na nowe rynki. Teraz już mam nadzieję, bo też nie chcę zapeszać, jesteśmy przed dzień podpisania umowy z wyjściem już za granicę z naszymi produktami. Z drugiej strony też jeszcze rozszerzamy, no, chcemy cały czas gdzieś wychodzić na ten rynek polski, więc no, rozwijamy się. Czyli jest sukces. To jest bardzo mozolna praca, trzeba być wytrwałym i wiesz co, ja się zastanawiałem, kiedy będzie można powiedzieć, że to jest sukces. Myślę, że wtedy, kiedy większość sklepów w tym kraju będzie miało na nasze perfumy, więc tak naprawdę jesteśmy w fazie rozwoju i oczywiście cieszę się, bo one się podobają, bo są zrobione naprawdę w bardzo dobrej jakości i to jest dla mnie najważniejsze, tak? A to, że się cały czas gdzieś tam przebijamy, to też jest normalne. Jesteśmy firmą, która się rozwija, jesteśmy na takim etapie. Czyli dążycie do tego, żeby właśnie te perfumy pojawiły się w sklepach? Znaczy one są już w sklepach, oczywiście. Każdych, powiedzmy. Tak, one są w sieci Hebe chociażby, są w Paco Lorente z siecią mody męskiej, z którą już współpracuję od kilku lat, więc no już mamy taką dość pozytywną i dobrą sprzedaż, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I też już zastanawiamy się nad tym, żeby wprowadzać nowe produkty linii damskiej i męskiej, taką troszeczkę bardziej wodę toaletową niż tą, którą teraz mamy, bo teraz mamy perfumową, czyli taką bardziej, powiedzmy, ekskluzywną.